Widzę, właśnie sobie latam. No i widzę, znam te koordynaty i tam ma być endstream. Tutaj. No i co? Źle. No i tam to jest. No i tam też. XD. Ale ogólnie widzę, patrzcie ile mam shulker boxów. To jest tyle. Ogólnie poprzednia letra się jest na popsuciu. Jakieś będę miał fantomy, to sobie wszystkie naprawię. Widzowie, i dlatego let's go. Nie mogą umrzeć, widzę. Teraz dadzą. O to bym było tak słabo, XD. No, więc zawsze to niszczę. Pyk. Shulkera też zniszczę. Pyk. Elytra, widzę, mam następną elytrę. No, więc w skrócie to ja teraz robię. Jak mam ogólnie za dużo itemków, to sobie biorę shulkera. I co, no, pokonam wszystko, co mam. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Nie wiem, pyk. No, widzę. Biorę wszystkie diaksy stąd. Stąd. No, nagram teraz taki mini odcinek lub nie mini, to będzie prawdziwy odcinek. Bo mam mało odcinków, zróbmy to jeden. Więc no, w tym odcinku chciałbym. O, jak się blisko tepło. O, tam jest. Single shell. No, w tym odcinku chciałbym te trzy. Oj, mam by the way farmę gunpowdera. Mogliście jeszcze nie zauważyć. O, widzę teraz Sagdelu. O, nie przeżył tego, to było tak słabo, no. Kryty próbuję robić. Jakże dobre kryty, to nie powinien się teleportować. No, to działa najczęściej, że po prostu on się teleportuje. Mniej zrazywalnych, mniej szansa, że się teleportujesz. Bo on chyba ma jakąś szansę za każdym walnięciem, że się przeteleportuje. Więc jak walnę go 5 razy zamiast 6 razy uznajmy, to wtedy szansa jest dużo zmieniona, że się nie przeteleportuje. Tak widzę, mógłbym teoretycznie elektron sobie tutaj podjeździć, ale kontakt parkurowy musi być na kanale, no. I widzę, wiecie co ja zawsze tutaj robię? Niszczę te klocki, tylko niszczę te dwa klocki, tak? I tutaj. Widzę, ile tu jest tych shulkerów. Tam się chce wszystkie zabijać. A jak widzę, jakoś się teraz nie tepnie, bo to nie są kryty na bank. Ojdzie. Patrzcie, tyle krytów. Tyle rzutów. A teraz raz, dwa, trzy. Na trzy normalnie kryty to było. Raz, dwa, teraz będzie trzy, cztery, pięć. Widzicie, widzę, wtedy potrzebuję miliard. Gdzie pani, ile będę miał tych shulkerów? Boksów. I shulker shelly. Tak sobie myślę, widzę, nawet jak tylu nie potrzebuję, to zawsze mogę! Poczekajcie chwilę. Poczekajcie chwilę, widzowie. Zaklikam. Nie bardzo widzę, sorry. Okej. Okay. Let's go, pyk. Okej. Okay. Pyk, pyk. Jak zaszyszy się, to XD. Robię to teraz. The good old fashion way. Tak. W ten sposób ogólnie w testa się na shulkera i spadam zawsze z nim.
Teraz nic nie dropuje, to też jest spoko taktyka. Let's go. Jeszcze gdzie widzę... Tego sobie wybieram. Jesteś wybrany. Dropu jest. Bardzo ile ja mam tu szelkę szeli. Łocie panie. Na 15 wystarczy. Nie na co myślę, zawsze się przyda, bo nie mogę w bazie mieć normalnie shulkery, albo jak kiedyś będę chciał mieć normalnie jakieś, może bym chciał mieć to pełny ekwipunek shulkery. To się przyda oczywiście. Dlatego na free shulkery. Jak tu jestem, to od razu no, korzystam. Bo co widzę, będę... O nie, nie udało się. No to jest pyk, zawsze. Ale widzę, jakoś się nie teleportują, widzicie? No to gdzie teraz widzę? Po prostu nie chce mi się schodzić całkiem teraz, bo już jestem w dobrym miejscu. Jak drobnie, no to fajnie. Pyk. Bardzo teraz chyba mamy wszystkie. Nie mogę XD. Mam farmę, więc mam wystarczę. Curse of Binding nie biorę. Wishing mogę wziąć, ale net. Dosyć dobra, ale mam już mega dużo. Tak jest. To po prostu wygląda jak Curse of Wishing. A to nic nie robi. Jakby nie ma tak, że... Bo Curse of Binding to jest to, że nie możesz zdejmować tej części zbroi. Jest z wejście na tą stronę. A. Ej, i czemu na midlanera nie zabrałeś? Tak, radość sus, ale nieważne. Nie sus, ale dziwne. Nigdy sądziłem, że to był shulker. Popatrzcie, dżungl. Tutaj jest shulker papieru. O, w tym mogę coś włożyć, pewnie się wciśnie. Pyk, 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 pyk. O, to jest mój. Więc nie, pyk, pyk. A w ogóle mało są mi z elytry. Ale widzę, że będę miał jeszcze jedną. Pyk, let's go. A w tej nic nie ma, co nie, nie ma endshipa. To byłoby za blisko, pytam, że tutaj gdzieś jest? Nie. To tam od drugiej strony jest. Czy mam więcej rakiet? Tak. O, komputer się nagrzał źle. O, tamty jest. Idę tutaj chyba po elytra. Statek. Bardzo ty też był statek. Co widzowie? Następne.
No, nie ma opcji. Więc ja najbliższy długi czas spędzę na ruinowaniu, to nie wiem jak to powiedzieć, na lutowaniu tego. O, drobnął. O, widzę ile lutu mam. Następna letra. Czy to ma Curse of Binding? No. Więc nie biorę. Ile mam na tej letrze teraz? O, to już sobie wymienię. Jestem panem letr. Może tam też jest statek. To byłaby taka straszna. Co widzowie? Trzeci! XDFD to wygląda tak ustawione, ale poza tym, no tak jakby, jak ja bym ustawić coś takiego, bo jakby, no co miałbym sam ustawić, to bym tak ustawiono, ale jakby nie da się coś takiego ustawić. Sądzę, że to jest dosyć duży fart, bo mi się to nie zdarzyło, ale no. Wcześniej. Bo choć widzę, że ja mogę tak praktycznie nieskończono się lutować, bo jak mam wystarczająco elytr, no, czas może mi się skończyć. Mogę, bo nie mam nieskończoności czasu. Ale jak widzę, to szybko się robi, takie coś lutuje dosyć. Lub jak na odcinek tak z godzinka, ale... Lub nie jeden, więc widzę od razu włożę, ten shulker jest pełny. Box. A pełno kładę tutaj, ten nie, czy ten jest pełny? Nie, sobie mogę włożyć. Pyk, 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 pyk. No, o, jeszcze pyk. Okej, okay, to jest też pełne. Nie, ale by the way, mogę trochę sobie fajerwerek tu ładować. Zawsze na propsie. A nie, jak naładuję fajerwerek, to mogę tam więcej włożyć. No tak. Okej, okay, więc jak następna rzecz będzie, to tutaj władujemy. No, fajerwerek. Pyk, tutaj jeszcze więcej tych breathing standów. Instant health mam dużo, bo tak. Ale widzę tyle tego. No, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i widzimy się w najbliższym filmie na kanale. Pa!